Wsi spokojna, wsi wesoła, chciałoby się rzec, będąc w podlegnickich Szczytnikach nad Kaczawą w gminie Kunice. Nic bardziej mylnego. Pierwszy raz niezrównoważony 38-latek groził sprzedawczyni sklepu spożywczego w kwietniu. Usiłował zabić ją pałką teleskopową. W miniony weekend przyszedł ponownie do tego sklepu, no ale tym razem z kanistrem z prawdopodobnie benzyną. Również zaczął jej grozić pozbawieniem życia, chciał podpalić ją i sklep. Sytuację uratował przypadkowy świadek, który odebrał mężczyźnie kanister i zawiadomił policję. Tymczasem 38-latek uciekł. Mundurowi szybko jednak ustalili adres jego zamieszkania. Mężczyzna zaczął grozić policjantom użyciem noża. Poprzez wymachiwanie i zadawanie pchnięć policjanci szybko obezwładnili mężczyznę, umieścili go w policyjnym areszcie. Wczoraj sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 38-latek może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.